Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Andersa Roslunda i Boriego Helstryma, zatytułowanej Trzy sekundy. Przełożył Wojciech Łygaś. Czyta Maciej Więckowski. Wani, która uczyniła nasze książki trochę lepszymi. Część pierwsza. Niedziela. Do północy została jeszcze godzina. Mimo późnej wiosny było ciemniej, niż się spodziewał. Najczarniejsza wydawała się woda, jak powłoka, która stoi na przeszkodzie ku temu, co zdawało się pozbawione dna. Nie lubił statków ani łodzi, a może po prostu nie rozumiał morza. Zawsze gdy wiało, tak jak teraz, marzł. Świnoujście dość powoli znikało za linią horyzontu. Zazwyczaj stał wtedy z dłońmi zaciśniętymi na relingu i czekał aż domy przestaną przypominać domy i zamienią się w zwykłe czworokąty, które znikną ostatecznie, gdy otaczająca go ciemność zgęstnieje jeszcze bardziej. Miał dwadzieścia dziewięć lat i bał się. Słyszał ludzi, którzy mijali go z tyłu. Oni też byli w drodze. Noc, kilka godzin snu i obudzą się w innym kraju. Pochylił się i przymknął oczy. Czuł się tak, jakby każda kolejna podróż była gorsza od poprzedniej. Jego umysł zdawał sobie sprawę z ryzyka tak samo jak jego ciało. Drżące ręce, krople potu na czole i gorące policzki, choć marzł w silnych podmuchach wiatru. Jeszcze dwie doby. Za dwie doby znowu będzie stał w tym miejscu, ale wtedy będzie już wracał. I znowu zapomni o swojej przysiędze że nigdy więcej tego nie zrobi. Puścił poręcz i otworzył drzwi. Fala ciepła doprowadziła go do dużych schodów, po których nieznani mu ludzie szli do swoich kajut. Nie chciał iść spać. Nie mógłby zasnąć, jeszcze nie teraz. Bar nie był zbyt duży. Prom MF Wawel nie należał do największych jednostek kursujących pomiędzy północną Polską a południową Szwecją. Byle jakie stoły i krzesła z czterema marnymi szczeblami, udającymi oparcie na plecy, nie zachęcały, żeby posiedzieć tu dłużej. Nadal się pocił. Drżącymi palcami z trudem utrzymywał kanapkę i szklankę z piwem. Gapił się przed siebie i starał się nie okazywać strachu. Dwa łyki piwa, kawałek sera. Nadal było mu niedobrze, ale miał nadzieję, że smak tego, co z jej wypije, pomoże pozbyć się mdłości. Najpierw duży, tłusty kawałek wieprzowiny. Musi coś zjeść, żeby żołądek ułożył mu się odpowiednio w brzuchu. Potem jeszcze to coś żółtego, ukrytego w brązowej, gumowej masie. Połykał to dwieście razy, a oni dokładnie liczyli. Robił to tyle razy, że w końcu zadrapał sobie przełyk. Czy podać panu coś jeszcze? Młoda kobieta za kontuarem popatrzyła na niego, ale pokręcił głową. Nie teraz ani kęsa więcej. Policzki przestały być już takie gorące. W lusterku wiszącym koło kasy ujrzał bladą twarz. Odsunął od siebie po blacie kontuaru talerzyk z nienapoczętą kanapką i pełną szklanką tak daleko jak to było możliwe i wskazał na niego palcem. Kelnerka domyśliła się o co mu chodzi i położyła wszystko na półce obok innych naczyń, przeznaczonych do zmywania. Postawić ci piwo? Jakiś facet w jego wieku, trochę pijany, ktoś, kto chce z kimś pogadać, żeby tylko nie czuć się samotnym. On nadal gapił się wprost przed siebie, oglądał blade odbicie w lustrze i nawet się nie odwrócił. Nie bardzo wiedział, kto go nagabuje i dlaczego. Ktoś usiadł po prostu obok i udaje, że jest pijany. Chce postawić piwo, więc może zna cel jego podróży. Położył dwadzieścia euro na srebrzystym talerzyku na paragony i wyszedł z tego przygnębiającego miejsca z pustymi stolikami i bezsensowną muzyką. Miał ochotę krzyczeć z pragnienia. Szukał językiem więcej śliny, żeby w ustach nie było tak sucho. Nie miał odwagi się napić, z obawy, że poczuje się jeszcze gorzej, że nie będzie w stanie powstrzymać w żołądku wszystkiego, co zjadł. Musi opanować odruch wymiotny, bo inaczej, Wiadomo, co się stanie. Będzie trupem. Słuchał śpiewu ptaków o zwykłej porze, gdy późnym popołudniem ciepłe powietrze, napływające z nad Atlantyku, ustępuje miejsca kolejnemu chłodnemu wieczorowi. To właśnie te porę dnia lubił najbardziej. Zrobił już to, co miał do zrobienia, ale wcale nie czuł się zmęczony. Ma jeszcze kilka godzin, zanim pójdzie spać, zanim ułoży się w wąskim hotelowym łóżku i spróbuje zasnąć w pokoju, w którym nadal był samotny. Erik Wilson wystawił twarz na ciepłe podmuchy wiatru, przymknął na chwilę oczy, żeby nie oślepił go silny blask reflektorów zalewających całą okolicę zbyt jaskrawym światłem. Odchylił się i zaczął ostrożnie sikać na potężne słupy, przez które i tak już wysokie druciane ogrodzenie wydawało się jeszcze wyższe. Z trudem zapanował nad dziwnym uczuciem jakby ogrodzenie na niego upadało. Z odległości około dwustu metrów dobiegły go głosy ludzi, którzy przechodzili wielkim, wyasfaltowanym placem zalanym światłem reflektorów. Sześciu ubranych na czarno mężczyzn przed chronionym obiektem i obok niego z tyłu siódmy. Czarny samochód powoli jechał za nimi. Wilson z zaciekawieniem obserwował każdy ich krok. Transport obiektów chronionych, transport na otwartej przestrzeni. Nagle rozległ się zupełnie inny dźwięk. Tak, ktoś użył broni, ktoś wymierzył i strzelił precyzyjnie w grupę idących ludzi. Wilson stał nieruchomo i ujrzał, jak dwaj ubrani na czarno mężczyźni, znajdujący się najbliżej chronionego obiektu, rzucają się na niego i przewracają na ziemię. Czterech pozostałych odwraca się i spogląda w kierunku, z którego rozległ się strzał. Zrobili to samo co Wilson, to znaczy starali się zidentyfikować broń, nasłuchując. Kałasznikow. Strzał oddano z pasażu pomiędzy dwoma niskimi domami, czterdzieści, może pięćdziesiąt metrów od tego miejsca. Ptaki śpiewające jeszcze przed chwilą odleciały. Nawet ciepły wiatr, który niedługo zrobi się zimny, też gdzieś znikł. Wilson stał w miejscu, obserwował przez ogrodzenie każdy ruch i wsłuchiwał się w ciszę. Ubrani na czarno mężczyźni odpowiedzieli ogniem. Samochód znacznie przyspieszył i zatrzymał się obok chronionego obiektu, odgradzając go od linii strzału. Ktoś nadal strzelał z obu niskich domów. Po nie więcej niż dwóch sekundach chroniony obiekt znalazł się na tylnym siedzeniu pojazdu, który zaraz potem znikł w ciemnościach. Dobrze. Głos z góry: Na dzisiaj wystarczy. Głośniki były zamocowane tuż pod wielkimi reflektorami. Mężczyzna, który tego wieczoru udawał prezydenta przeżył. Wilson przyciągnął się i zaczął nasłuchiwać. Tak, ptaki wróciły. Dziwne miejsce. Po raz trzeci przyjechał do FLETC, Federal Law Enforcement Training Center na południu stanu Georgia. Była tu baza wojskowa należąca do państwa, centrum szkoleniowe dla amerykańskich jednostek policyjnych, takich jak DEA, ATF, US Marshals, Border Patrol i ta, która przed chwilą po raz kolejny uratowała naród przed nieszczęściem Secret Service. Był pewien, że to oni. Spojrzał na rozświetlony asfalt. Tak, to ich samochód, ich ekipa. Często trenują o tej porze dnia. Wilson szedł wzdłuż ogrodzenia, gdzie przebiegała linia oddzielająca go od innej rzeczywistości. Oddychanie nie sprawiało mu trudności. Tutejsza pogoda zawsze mu odpowiadała. Było tu jaśniej i o wiele cieplej niż w Sztokholmie, gdzie ciągle czeka się na lato, które i tak nigdy nie nadchodzi. Hotel wyglądał jak wszystkie inne. Wilson przeszedł obok lobby, kierując się w stronę drogiej, nudnej restauracji. Zmienił jednak zamiar i poszedł do Wind. Wjechał na dwunaste piętro budynku, który na kilka dni, tygodni albo miesięcy stawał się wspólnym domem wszystkich uczestników kursu. Pokój był duszny i zbyt gorący. Otworzył okno wychodzące na wielki plac treningowy i przez chwilę przyglądał się grze świateł. Włączył telewizor i przerzucił kilka kanałów, ale wszystkie i tak nadawały ten sam program. Zostawi jeden z nich do czasu, aż położy się spać, bo tylko w taki sposób ten pokój może nabrać życia. Był dziwnie niespokojny. Niepokój wypełniał go stopniowo od żołądka aż do stóp. Wstał z łóżka, przeciągnął się, podszedł do biurka. Na jasnym blacie leżało pięć telefonów komórkowych ułożonych w odstępie kilku centymetrów od siebie pięć identycznych aparatów między lampką z jasnym abażurem a podkładką z ciemnej skóry. Po kolei sięgał po każdy z nich, sprawdzając czy są jakieś wiadomości, albo nieodebrane rozmowy. Na cztery pierwsze nikt nie dzwonił, nikt nie wysłał mu SMS-a, za to na piątym widać było aż osiem nieodebranych połączeń, wszystkie z tego samego numeru. Tak to sobie wymyślił. Rozmowy łączone na ten telefon tylko z tamtego numeru. I rozmowy łączone z tego telefonu tylko na tamten numer. Dwie niezarejestrowane karty. Z każdej można się dodzwonić wyłącznie na drugą. To na wypadek, gdyby ktoś kiedyś coś sprawdzał, gdyby ktoś wszedł w posiadanie ich telefonów. Żadnych nazwisk. Jedynie dwie komórki. Każda odbiera połączenia od jednego nieznanego abonenta. I z każdej można się dodzwonić też tylko do jednego nieznanego abonenta. Nie można ich namierzyć nigdzie. Wilson spojrzał na cztery aparaty leżące na stole. Wszystkie dobrane w ten sam sposób, co ten, który trzyma w ręce. Z każdego dzwoni się do jednego nieznanego abonenta. Do każdego może się dodzwonić wyłącznie jeden nieznany abonent. Osiem nieodebranych rozmów. Trzymał w dłoni telefon należący do Pauli. Zaczął liczyć, jak duża jest różnica czasowa. W Szwecji minęła już północ. Wybrał numer, usłyszał głos Pauli. Musimy się spotkać. Na piątce. Dokładnie za godzinę. Piątka. Wulkan Zgotan 15 i Sankt Eriksplan 17. To niemożliwe. Musimy! To niemożliwe, jestem za granicą. Ciężki oddech, tuż przy uchu. Kilka tysięcy kilometrów stąd. No to mamy cholerny problem, Erik. Za dwanaście godzin będzie duża dostawa. Przerwi akcję. Za późno. Piętnastu polskich kurierów jest już w drodze. Wilson usiadł na krawędzi łóżka, w tym samym miejscu co poprzednio. Zwinął trochę narzutę. Duża dostawa. Pauli udało się wejść głęboko w strukturę gangu. Głębiej niż komukolwiek innemu. W takim razie znikaj. Natychmiast. Wiesz, że tak się nie robi. Wiesz, że muszę to jeszcze ciągnąć. Albo kula w łeb. Powtarzam, wycofaj się. Nie dasz rady, bo nie będę mógł cię ochraniać. Znikaj do cholery. Kiedy ktoś odkłada słuchawkę w trakcie rozmowy, zapada nieprzyjemna cisza. Wilson nie lubił takiej elektronicznej pustki, gdy ta druga osoba decyduje, kiedy połączenie ma się skończyć. Znowu podszedł do okna i zaczął czegoś szukać wzrokiem w silnym świetle, które sprawiało, że wielki plac treningowy się kurczył, prawie tonął w bieli. Głos Pauli brzmiał jak głos człowieka mówiącego z wysiłkiem, pod wpływem strachu, przymuszonego do tego. Wilson nadal trzymał telefon w ręce. Spojrzał na niego i słyszał ciszę, która się z niego wydobywała. Nie był w stanie pomóc Pauli. Poniedziałek. Zatrzymał samochód na samym środku mostu Lidingbrun. Słońce przebijało się po raz pierwszy przez ciemność kilka minut po trzeciej. Później coraz energiczniej rozpychało się na niebie, aż w końcu ciemność zniknęła pojawi się dopiero wieczorem. Ivert Grants wychylił się przez okno i spojrzał w stronę wody. Zaczerpnął trochę powietrza, które ciągle jeszcze było chłodne. Wschód słońca zwiastował nadejście poranka. Ta cholerna noc zostawi go wreszcie w spokoju. Patrzył ponad śpiącą wyspą w drugą stronę, przyglądając się domom stojącym w pięknym miejscu na klifie z widokiem na płynące w pobliżu łodzie. Zaparkował samochód na pustym asfalcie, odłączył radio policyjne od ładowarki i przymocował mikrofon do klapy płaszcza. Zawsze, kiedy odwiedzał Ani, zostawiał urządzenie w samochodzie, bo żadne wezwanie z centrali nie było wtedy ważniejsze od rozmowy z nią. Teraz nie miał już z kim porozmawiać, więc nikt i nic w niczym mu nie przeszkodzi. Jeździł do domu opieki społecznej raz na tydzień przez dwadzieścia dziewięć lat. Po jej śmierci też nie przestał, chociaż w pokoju żony mieszkał już ktoś inny. Podszedł do okna, które kiedyś było jej oknem. Siedziała przy nim i obserwowała toczące się życie. On też tam siedział, obok niej, bo chciał zrozumieć, czego właściwie szuka za oknem. Była jedyną osobą, której kiedykolwiek ufał. Tak bardzo mu jej brakowało. Ani, ta pieprzona pustka ciągle w nim tkwiła. Nocami, gdy nie mógł zasnąć, chodził niespokojnie, a ona wciąż go prześladowała. Nie umiał się jej pozbyć. Krzyczał na nią, a ona po prostu tam była. Oddychał nią i nie miał pojęcia, jak i kiedy zniknie. Panie komisarzu, jej głos dotarł do niego ze szklanych drzwi, które przy ładnej pogodzie zostawiano otwarte. Wszystkie wózki podjeżdżały wtedy do stołu w Altanie. Suzan, dawna studentka medycyny, była już młodszym lekarzem, tak przynajmniej wynikało z treści identyfikatora przypiętego do białego fartucha. Kiedyś pojechała z nim i z Ani na wycieczkę statkiem i ostrzegała go, żeby nie robił sobie zbyt dużej nadziei. Dzień dobry. Znowu pan tu przyszedł? Tak. Nie widział jej od dawna, chyba od śmierci ani. Po co pan tu przychodzi? Gręc spojrzał na puste okno. O co pani chodzi? Po co pan to robi? Wbrew sobie? Pokój był zaciemniony. Osoba, która w nim teraz mieszkała, właśnie spała. Nie rozumiem. Widziałam tu pana przez dwanaście wtorków z rzędu. A czy to zabronione? Ten sam dzień tygodnia, ta sama godzina, jak wtedy. Gręc nie odpowiadał. Gdy jeszcze żyła. Suzan zeszła do niego po schodach. Wyrządza pan sobie krzywdę, mówiła do niego podniesionym głosem. Trwanie w żałobie to jedna rzecz, ale nie może pan podchodzić do tego schematycznie. Pan nie żyje z żałobą. Pan żyje dla niej. Trzyma ją, ukrywa się za nią. Czy pan tego nie rozumie? To, czego pan się tak obawiał, już się stało. Gręc wpatrzył się w ciemne okno i zobaczył siebie. Promienie słońca odbijały w szybie postać starszego mężczyzny, który nie wie, co powiedzieć. Powinien pan odpuścić. Trzeba żyć dalej, poza takim schematem. Tak bardzo mi jej brakuje. Suzan zeszła ze schodów i położyła dłoń na klamce drzwi do altany. Chciała je zamknąć, ale tylko przymknęła. Nie chcę tu pana więcej widzieć. Mieszkanie przy Westmanagotan 79 było naprawdę ładne. Trzy duże, jasne pokoje w starym budownictwie, wysoki sufit, Wycyklinowana podłoga, okna wychodzące na Vanadiswegen. Pitt Hoffman stał w kuchni. Otworzył lodówkę, żeby wziąć kolejną butelkę mleka. Spojrzał na mężczyznę leżącego na podłodze z twarzą pochyloną nad czerwonym plastikowym wiadrem. Gówniarz z Warszawy. Zwykły złodziejaszek, uzależniony od prochów, pryszczaty, popsute zęby, w zbyt dużym ubraniu. Kopnął go czubkiem buta w bok. Śmierdziel upadł na podłogę i zwymiotował. Mleko i małe brązowe kawałeczki gumowej masy wyleciały mu na spodnie i czystą, marmurową podłogę kuchni. Musi się napić więcej. Napij się kurwa, przecież musisz jeszcze coś wyżygać. Kopnął go znowu, ale już nie tak mocno. Brązowa gumowa masa otaczała każdą kapsułkę, żeby ochronić żołądek przed dziesięcioma gramami amfetaminy. Nie może sobie pozwolić, żeby choć jeden gram się zmarnował. Śmierdził na podłodze to jeden z piętnastu kurierów, którzy przez ostatnią dobę przewozili po dwa tysiące gramów. Najpierw promem ze świnoujścia, potem pociągiem z istad. Żaden z nich nie wiedział o czternastu pozostałych, którzy też przekraczali granice, a teraz siedzą gdzieś w Sztokholmie i czekają, aż pozbędą się treści żołądka. Najpierw spokojnie do niego mówił, Woli taką metodę, ale teraz zaczął krzyczeć. Pij do cholery, kiedy go kopał, krzyczał głośniej. Niech w końcu wypije ten pieprzony karton mleka i niech. Pij do cholery! wyżyga tyle kapsułek, ile tylko zdoła. Kupiec musi je sprawdzić i wycenić. Chłopak zaczął płakać. Na spodniach i na koszuli miał pełno plam a jego pryszczata twarz była tak biała jak podłoga, na której leżał. Hoffman przestał go w końcu kopać. Przeliczył ciemne kawałki pływające w mleku. Na razie więcej nie potrzebował. Włożył rękawiczki, wyłowił z mleka dwadzieścia prawie okrągłych kulek i opłukał je pod kranem. Potem usunął z nich brązową gumową masę, aż zostało mu dwadzieścia małych kapsułek. Ułożył je na porcelanowych talerzykach. — Jest jeszcze trochę mleka i kilka kartonów z pizzą. Zostań tutaj. Pij, jedz i żygaj. Poczekamy na resztę. W dużym pokoju było ciepło i pachniało stęchlizną. Trzej mężczyźni siedzący przy długim stole z ciemnego dębu się pocili. Za dużo ubrań, za mało adrenaliny. Hoffman otworzył drzwi balkonowe i stał w milczeniu. Znał polski. Dwaj pozostali woleli, żeby rozmawiał z nimi w tym języku. — Zostało mu jeszcze tysiąc osiemset gramów. Zajmijcie się nim i zapłaćcie mu, jak będzie po wszystkim, cztery procent. Wszyscy byli do siebie podobni. Czterdzieści kilka lat, ogolone głowy, ciemne i drogie garnitury, które i tak wyglądały na tanie. Kiedy stał koło nich, widział na ich głowach dobowy, rudawy zarost. Do tego nieobecne oczy, pozbawione radości. Żaden z nich nie uśmiechał się zbyt często. Właściwie to nigdy nie widział, żeby się śmiali. Zrobili co im kazał. Poszli do kuchni, żeby pomóc leżącemu kurierowi opróżnić żołądek. To przecież jego dostawa, więc żaden z nich nie miał ochoty tłumaczyć się w Warszawie dlaczego towar szlak trafił. Hofmann zwrócił się do trzeciego mężczyzny siedzącego przy stole i po raz pierwszy przemówił po szwedzku. Mamy już dwadzieścia 20 kapsułek, dwieście gramów. Wystarczy, żebyś zrobił wycenę. Mężczyzna był wysoki i wysportowany. Miał jasne włosy i był w jego wieku, to znaczy miał około trzydziestu pięciu lat. W czarnych dżinsach, białym t-shercie, obwieszony srebrem, na palcach, nadgarstkach, na szyi. Za próbę zabójstwa został skazany na cztery lata odsiadki w zakładzie w Tidaholm, a za dwa ciężkie pobicia dostał dwadzieścia siedem miesięcy w Marifred. Wszystko wygląda jak trzeba, a jednak Hoffmana ogarnęło nieokreślone uczucie, jakby kupujący udawał, jakby grał jakąś rolę i robił to w nieodpowiedni sposób. Przyglądał mu się uważnie. Mężczyzna wyjął z kieszeni dżinsów brzytwę i naciął jedną z kapsułek wzdłuż brzegu. Pochylił się nad talerzem, żeby powąchać jej zawartość. Znowu to uczucie, nadal w nim tkwi. A może kupiec jest po prostu podniecony, albo zdenerwowany? Może chodzi mu o to, z czym hoffman w samym środku nocy dzwonił do Erika Wilsona, bo coś mu się nie zgadzało, choć nie potrafił określić tego przez telefon. Zapachniało tulipanami. Hoffman siedział dwa krzesła od niego, ale wyraźnie czuł ten zapach. Kupiec pociął na kawałeczki żółto-białą masę i rozkruszył ją na proszek. Nabrał na ostrze brzytwy. I wsypał do pustej szklanki. Naciągnął do strzykawki dwadzieścia mm wody i wstrzyknął ją do proszku, który szybko się rozpuścił i zamienił w przezroczystą, zawiesistą ciecz. Mężczyzna skinął z zadowoleniem głową. Tak, to amfetamina. Jest tak silna, jak obiecywał mu sprzedawca. Tidaholm. Cztery lata. Mam rację? Wszystko robi jak na profesjonalistę przystało, ale nadal coś tu nie gra. Hoffman pociągnął do siebie talerz z kapsułkami i czekał na odpowiedź. Od dziewięćdziesiątego siódmego do dwutysięcznego. Tak, dostałem cztery lata, ale odsiedziałem tylko trzy. Wyszedłem przed czasem. Hoffman przyglądał się twarzy kupca. Nieruchoma twarz, ani jednego mrugnięcia oczu. Żadnych oznak zdenerwowania. Po szwedzku mówił z lekkim akcentem, który mógł wskazywać, że pochodzi z któregoś z sąsiednich krajów, na przykład z Danii albo Norwegii. Mężczyzna podniósł się nagle poirytowany. Jego dłoń znalazła się zbyt blisko twarzy Hoffmana. Wszystko niby nadal jest w porządku, ale i tak jest już za późno. Trzeba go było sobie ustawić dużo wcześniej, przejechać mu dłonią przed twarzą już na początku. Nie ufasz mi, Skurwielu? Przecież już widziałeś wyrok, no nie? Teraz znowu udaje poirytowanego. Jeden raz. Na którym oddziale? Blok C. Od 1997 do 1999. Blok C. Gdzie? Za późno to zrobił. O co ci kurwa chodzi? Gdzie? Blok C. Oddziały w Tidaholm nie mają numerów. Tamten uśmiechnął się. Hoffman odwzajemnił uśmiech. Z kim siedziałeś? Za dużo sobie kurwa pozwalasz. Kupiec mówił podniesionym tonem. Chciał, żeby wyczuli jego poirytowanie, że niby czuje się znowu obrażony. Jednak Hoffman usłyszał coś innego niepewność. Dobijamy targu, czy kończymy? Rozumiem, że mnie tu zaprosiłeś, bo chciałeś mi coś sprzedać. Z kim siedziałeś? Ach. Skone, mio, josef, libanon, wirtanen, greven. Mam dalej wyliczać? Z kim jeszcze? Mężczyzna nadal stał wyprostowany, ale teraz zrobił jeden krok w kierunku Hoffmana. Kończmy te targi podszedł bliżej, a kiedy uniósł dłoń na wysokość jego twarzy, na nadgarstku i palcach rozbłysło srebro. To ci musi wystarczyć, więcej nie powiem. Decyduj się, robimy ten interes czy nie Josef Libanon został wydalony z kraju Bez prawa powrotu i zniknął Gdy trzy i pół miesiąca temu wylądował w Bejrucie Wirtanen spędził ostatni rok w domu wariatów w Seter Po brodzie cieknie mu ślina I cierpi na chroniczną psychozę Mio leży pod ziemią Czterej mężczyźni w garniturach i kurier z ogoloną głową Usłyszeli podniesione głosy otworzyli drzwi do kuchni. Hoffman dał im znać ręką, żeby nie podchodzili bliżej. Mio leży w żwirowni koło Olsteket na wyspie wermdy Ma w tylnej lewej części głowy dwie dziury od kulek. Teraz już trzy osoby w pokoju mówiły obcym językiem. Hoffman zauważył, że kupiec rozgląda się, jakby szukał drogi ucieczki. Libanon, Wirtanen, Mio... No i skonę. Facet zapił się tak bardzo, że już nie pamięta, gdzie siedział. W Tidaholm, Kumli czy może w Hall. A Greven? Klawisze odcięli go, gdy się powiesił na prześcieradle w areszcie w Harnesand. Pięć świetnych nazwisk. <laughs> Nieźle je wybrałeś. Żaden z nich nie może potwierdzić, że z nimi siedziałeś. Jeden z czterech mężczyzn, który miał na imię Mariusz, zrobił krok do przodu. W ręce trzymał czarny pistolet, wyprodukowany w fabryce w Radomiu. Pistolet wyglądał na nowy. Przystawił lufę do głowy kupca, ale Hoffman krzyknął na niego, uspokój się, kurwa. Musiał powtórzyć te słowa kilka razy. Kazał mu też odsunąć lufę od głowy kupca. Mariusz położył kciuk na bezpieczniku, powoli go odciągnął, roześmiał się i opuścił pistolet. Hoffman znowu przeszedł na szwedzki. Kim był Frank Stein? Spojrzał na kupca. Spodziewał się, że jego oczy będą wyrażać poirytowanie, urazę, a nawet wściekłość. Tymczasem dostrzegł w nich napięcie i strach. Mężczyzna obwieszony srebrem próbował to ukryć. Przecież wiesz, że wiem! To dobrze. Kim był Frank Stein? Blok C. Tida, Holm. Siódme nazwisko. Zadowolony? Hoffman sięgnął po telefon komórkowy leżący na stole. No to może z nim porozmawiasz? Przecież razem siedzieliście. Trzymał telefon przed jego twarzą i wpatrywał mu się w oczy, które wyrażały czujność. W końcu wybrał numer. Obej mężczyźni obserwowali się wzajemnie. Hoffman wysłał plik zdjęciowy i znowu wybrał numer. Jerzy rozmawiał z Mariuszem podniesionym głosem. Stań z drugiej strony, na prawo od kupca, bliżej głowy. Niech podejdzie jeszcze bliżej. Podniesie pistolet. Niech mu przyłoży do prawej skroni. Nie gniewaj się na moich przyjaciół z Warszawy, są trochę nerwowi. Ktoś odebrał. Hoffman zamienił z nim kilka słów i pokazał kupcowi ekran komórki. Widać na nim było mężczyznę z długimi, ciemnymi włosami związanymi w kucyk. Jego twarz nie wyglądała już tak młodo jak kiedyś. Mówi Frankstein. Hoffman dostrzegł niepokój kupca, który uciekał ze wzrokiem. I co? Nadal twierdzisz, że się znacie? Spytał. Wyłączył telefon i położył go na stole. Obaj moi przyjaciele nie mówią po szwedzku. To, co teraz powiem, jest przeznaczone wyłącznie dla ciebie. Krótkie spojrzenie w stronę Mariusza i Jerzego, którzy podeszli jeszcze bliżej i nadal dyskutowali, jak powinni się ustawić, żeby wycelować lufę w skroń kupca. Wygląda na to, że mamy problem. Ty i ja nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Daję ci dwie minuty na wyjaśnienie, kim jesteś. Nie rozumiem, o co ci chodzi tylko nie pierdol już na to za późno. Masz mi jedynie powiedzieć, kim jesteś, i zrób to teraz, bo w przeciwieństwie do moich kumpli, uważam, że trup oznacza kłopoty. No i jest niewypłacalny. Czekają na to, co zrobi ten drugi, że któryś odezwie się głośniej niż Mariusz, który, mówiąc swoim monotonnym głosem, przyłożył wylot lufy do twarzy kupca. Sporo się napracowałeś, żeby wymyślić sobie nową przeszłość. Teraz już wiesz, że cała twoja wersja nie trzyma się kupy. Nie doceniłeś tych, z którymi masz do czynienia. Ta organizacja powstała wokół grupy oficerów z polskich służb wywiadowczych, więc mogę się dowiedzieć wszystkiego, czego chcę. Mogę spytać, gdzie chodziłeś do szkoły, a ty możesz mi opowiedzieć swoją wyuczoną formułkę, ale ja już po jednej rozmowie będę wiedział, czy to prawda. Mogę cię spytać, jak miała na imię twoja matka, czy twój pies był szczepiony i jakiego koloru jest twój nowy ekspres do kawy. Jedna rozmowa i wiem, czy mówisz prawdę. I właśnie to zrobiłem, zadzwoniłem. Niestety, Frank cię nie rozpoznał. Nie siedzieliście razem w Tidaholm, bo ty w ogóle tam nie siedziałeś. Papier z wyrokiem to lipa żebyś mógł tu z nami siedzieć i udawać, że kupujesz świeżutką amfę. Dlatego zapytam cię jeszcze raz wyjaśnij mi, kim jesteś, a wtedy może mi się uda, powtarzam, może powstrzymać tych dwóch, żeby cię nie zabili. Mariusz trzymał kurczowo rękojeść pistoletu. Słyszał, że pada coraz więcej słów, że robi się coraz głośniej. Wprawdzie nie rozumiał, o czym obaj rozmawiają, ale domyślał się, że za chwilę coś się wydarzy. Krzyknął po polsku: o czym wy, kurwa, gadacie? I odbezpieczył broń. Okej. Okay. Kupiec zrozumiał, że w Mariuszu narasta coraz większa agresja. Że staje się bezradny i nieobliczalny. Jestem policjantem. Mariusz i Jerzy nie znali szwedzkiego. Ale słowa policjant nie trzeba im było tłumaczyć. Znowu zaczęli na siebie krzyczeć. Bardziej Jerzy, który wrzeszczał na Mariusza, że ma pociągnąć za spust. Hoffman podniósł ręce i cofnął się o krok. Cofnijcie się, to gliniasz. Sam to załatwię. Nie teraz. Hoffman skoczył w ich stronę, ale i tak by nie zdążył. Kupiec wyczuł to, zaczął się trząść, odwrócił głowę. Jestem policjantem! Zabierz go ode mnie! Kurwa! Jerzy ściszył trochę głos i kazał Mariuszowi podejść bliżej, z drugiej strony, bo chyba lepiej będzie strzelić w drugą skroń. Wilson nadal leżał w łóżku. Był to jeden z tych poranków, kiedy ciało nie ma ochoty się obudzić, a świat jest zbyt daleko. Oddychał wilgotnym powietrzem. Wczesny ranek. Południowa Georgia. Przez otwarte okno wpadało do środka chłodne powietrze. Już niedługo zrobi się ciepło. Jeszcze cieplej niż wczoraj. Próbował śledzić plamy światła na suficie, ale przestał, bo rozbolały go oczy. Przespał zaledwie godzinę. W nocy rozmawiali ze sobą cztery razy. Za każdym razem z głosu Pauli przebijała coraz większa panika. Ten głos brzmiał: tak obco, jakby mówiąca osoba była w stresie, zagubiona i zdezorientowana, jakby przed czymś uciekała. Przez długą chwilę dobiegały go z zewnątrz znane mu już odgłosy z wielkiego placu należącego do FLETC. Musiało już być po siódmej, a w Szwecji wczesne popołudnie. Pomyślał, że niedługo pewnie skończą. Uniósł się trochę i wsunął poduszkę pod plecy przez okno widział dzień, który zaczął się kilka godzin temu. Twardy asfaltowy plac, gdzie jeszcze wczoraj Secret Service ratowała prezydenta, był pusty. Erik słyszał tylko ciszę panującą po wczorajszej symulowanej strzelaninie. Za to dwieście metrów dalej zobaczył ranne ptaszki z border patrol. Chłopcy mieli na sobie mundury przypominające wojskowe. Biegli właśnie w stronę biało zielonego helikoptera, który wylądował w pobliżu. Wilson doliczył się ośmiu ludzi, którzy wsiedli na pokład i odlecieli. Wstał z łóżka, wziął zimny prysznic i poczuł się bardziej rześko. Coraz lepiej przypominał sobie noc, rozmowy ze strachem. Musisz się wycofać. Wiesz, że nie mogę. Ryzykujesz od dziesięciu do czternastu lat. Jeśli tego nie zrobię, jeśli teraz się wycofam... Jeśli zrobię to bez uzasadnionego powodu, ryzykuję jeszcze więcej. Moje życie. Podczas każdej z tych czterech rozmów próbował na różne sposoby wytłumaczyć, że dostawa i transakcja nie mogą dojść do skutku bez jego zabezpieczenia. Na razie nic nie załatwił ani skupującym, ani ze sprzedającym, a kurierzy dotarli już do Sztokholmu. Zrobiło się za późno, żeby to przerwać. Uznał, że zdąży jeszcze zjeść szybkie śniadanie. Naleśniki z jagodami, bekon, jasny chleb. Filiżanka czarnej kawy i New York Times. Zawsze siedział przy tym samym stoliku. Znalazł sobie spokojny kąt w wielkiej jadalni. Lubił spędzać ranek samotnie. Wcześniej nigdy nie pracował z kimś takim jak Paula. Z nikim, kto tak głęboko przeniknął do struktur organizacji, kto był równie bystry, czujny, zimny. Miał teraz pięcioro współpracowników, ale żaden nie był tak dobry jak Paula, zbyt dobry, żeby być kryminalistą. Kolejna filiżanka czarnej kawy. Wrócił szybko do pokoju, już spóźniony. Przez otwarte okno widział helikopter lecący nad ziemią. Trzej ubrani w mundury Border Patrol mężczyźni wisieli na stalowych linach w odległości metra od siebie. Spuszczali się po nich, żeby znaleźć się w symulowanej strefie nadgranicznej w pobliżu granicy z Meksykiem. Kolejny trening, jeden z wielu w tym miejscu. Wilson mieszkał w bazie wojskowej od tygodnia. Zostały mu jeszcze dwa. On, europejski policjant, Chodził na zajęcia z informacji, inwigilacji i ochrony świadków. Zamknął okno. Sprzątaczki nie lubiły, kiedy zostawiało się je otwarte, bo podobno w ich hotelu dla oficerów zamontowano nową klimatyzację. To jak miała sprawnie funkcjonować, jeśli każdy otwierał okna? Zmienił koszulę i zobaczył w lustrze wysokiego, jasnego blondyna w średnim wieku który powinien już zmierzać na zajęcia z udziałem policjantów z czterech amerykańskich stanów. Mimo to stał w miejscu. Dziesięć po ósmej. Chyba już po wszystkim. Aparat z numerem Pauli leżał z prawej strony, obok czterech pozostałych. Podobnie jak inny, miał zaprogramowany tylko jeden numer. Gdy zadzwonił, Wilson nie zdążył nawet zapytać wszystko do dupy Sven Sundqvist nigdy nie lubił długich, ciemnych i zakurzonych korytarzy budynku, gdzie znajdował się wydział dochodzeniowy. Całe swoje dorosłe życie przepracował w policji miejskiej. Jego pokój znajdował się niedaleko skrzynek pocztowych i automatu z artykułami spożywczymi. Sundqvist siedział przy biurku i uważnie studiował nagłówki kodeksu karnego. Kiedy szedł korytarzem i mijał pokój szefa, przystanął. Ivert? Silnie zbudowany, sprawiający wrażenie dość nieporadnego mężczyzna, chodził na czworakach po swoim pokoju. Stąd zastukał ostrożnie w futryne drzwi. Ivert? Gręc go nie słyszał. Nadal chodził na czworakach wokół kilku dużych brązowych kartonów. Sundqvist starał się przezwyciężyć uczucie niesmaku. Jakiś czas temu zobaczył krzykliwego komisarza policji kryminalnej w podobnej sytuacji. Było to przed osiemnastu miesiącami. Grenz siedział wtedy w piwnicy na podłodze, a przed nim leżał stos dokumentów z jakiegoś starego dochodzenia. Grenz siedział tam i powtarzał tylko dwa zdania – ona nie żyje, to ja ją zabiłem śledztwo sprzed dwudziestu siedmiu lat w sprawie uszkodzenia ciała urzędnika państwowego. Pewna młoda policjantka doznała poważnych obrażeń i już do końca życia została skazana na pobyt w domu opieki społecznej. Kiedy jakiś czas później Sundkwist przeglądał akta sprawy, natknął się na jej nazwisko. Ani Grenz. Nie miał pojęcia, że była żoną Iwerta. Ibert, co ty wyrabiasz? Gręc był zajęty pakowaniem czegoś do dużych brązowych kartonów. Tyle tylko udało się Sundquistowi zobaczyć. Nie wiedział jednak, co Gręc pakuje. Jeszcze raz zapukał do drzwi. W środku panowała cisza. No tak, znowu go nie słyszy. To był naprawdę dziwny okres. Gręc, podobnie jak wszystkie inne osoby pogrążone w żałobie... Zareagował na początku w typowy sposób. Przyjął postawę zaprzeczenia. To się nie wydarzyło. Potem pojawiła się złość. Dlaczego właśnie mnie to spotkało? Do następnej fazy nie był już w stanie przejść. Zatrzymał się przy złości. W taki sposób radził sobie z większością kłopotów. Wprawdzie proces pogrążania się w smutku zaczął się w jego przypadku całkiem niedawno kilka tygodni wcześniej, ale teraz nie był już zły tylko bardziej zamknięty w sobie, zamyślony. Mniej mówił i prawdopodobnie więcej myślał. Sundkwist wszedł do pokoju. Grens usłyszał go, ale nawet się nie odwrócił. Westchnął głośno, jak zawsze, gdy był czymś poirytowany. Coś go gryzło. Nie chodziło jednak o Sundkwista. To, co czuł, czuł od chwili, gdy pojechał dzisiaj do domu opieki. Choć wizyty w tym miejscu zawsze go uspokajały. Suzan, dawna studentka medycyny, która pracowała tam już dość długo i tak dobrze opiekowała się Ani, jest zatrudniona na stanowisku młodszego lekarza. Pozwalała sobie na różne komentarze, nawet okazywała mu pewną niechęć. Trzeba żyć dalej bez takiego schematu. Cholernie łatwo powiedzieć coś takiego zwykłej dziewczynie z Lidinio, która posiada mądrość i doświadczenie życiowe osoby dwudziestoczteroletniej. To, czego pan się tak obawiał, już się stało. A co ona może wiedzieć o samotności? Spod domu opieki odjechał szybciej niż zamierzał. Potem poszedł prosto do policyjnego archiwum i odszukał w nim cztery kartony. Nie wiedząc dlaczego, poszedł do pomieszczenia służbowego. W którym urzędował od niepamiętnych czasów. Stał przez chwilę przy regale za biurkiem i spoglądał na jedyną rzecz, jaka miała dla niego znaczenie: kasety magnetofonowe z nagraniami Siv Malmquist, które sam nagrał w odpowiedniej kolejności. Okładki płyt z lat 60., jak zwykle w intensywnych kolorach. Fotografie Siv Malmquist, które zrobił jej któregoś wieczoru w parku ludowym. W Christiansta. Wszystko to przypominało mu czasy, gdy było im z Ani tak dobrze. Grens zaczął wkładać rzeczy do pudeł, owinął je w gazety i ustawił karton na kartonie. Ona już nie żyje. Stał na podłodze i wpatrywał się w brązowe pudełka. Słyszysz, co mówię? Ona już nigdy nie zaśpiewa w tym pokoju. Negacja, złość, smutek. Sundquist patrzył na jego nagą czaszkę i przypomniał sobie, jak często stał przed drzwiami pokoju, czekając, aż Grenz przestanie się kołysać w takt muzyki pod brzydką lampą. Wczesnym rankiem i późnym wieczorem, przy okompaniamencie głosu Malmquist, Grenz tańczył z kimś, kogo przy nim nie było, trzymał ją mocno w ramionach. Sundquist czuł, że będzie mu brakować tej irytującej muzyki i tekstów, które brzmiały tak natrętnie, że w końcu zaczął je nucić z pamięci. Była to jego własna cząstka, jaką wyniósł ze wszystkich lat współpracy z Gręsem. Będzie mu brakować tego widoku, będzie się śmiał, że w końcu go nie ma. Iwert Grenz przeszedł przez życie o kulach. Ani Siv Malmqvist, Teraz on sam. To chyba dlatego chodził na czworakach po podłodze. Sundkwist usiadł na wytartej kanapie i przyglądał się, jak gręc, podnosi ostatnie pudło i stawia je na pozostałych, które stały już w narożniku pokoju. Gręc był spocony i wiedział, co robi. Kilka razy kopnął kartony, aż znalazły się tam, gdzie chciał. Sundkwist zamierzał go spytać, jak się czuje, ale nie zrobił tego. Popełniłby błąd. Lepiej martwić się o siebie samego. Gręc przeżywa teraz trudne chwile. Coś się z nim dzieje, ale nie wiadomo co. Co ty zrobiłeś? Mariana Hermanson nie zapukała. Po prostu weszła do środka i zatrzymała się, czując, że zaszły tu pewne zmiany. Nie grała muzyka, a półka obok biurka opustoszała. Iwert, co ty zrobiłeś? Spojrzała na Sundkvista, który skinął głową. Najpierw w stronę pustego miejsca, a potem w stronę kartonów. Nigdy przedtem nie była w tym pokoju, gdy nie wypełniały go dźwięki muzyki, wspomnienia przeszłości, Siv Malmquist Teraz bez tych dźwięków będzie tu inaczej. Ivert, chcesz coś ode mnie? Chcę wiedzieć, co zrobiłeś. Już jej nie ma. Hermanson podeszła do pustego regału. Przejechała palcem po zakurzonych krawędziach, gdzie kiedyś stały kasety z muzyką, wieża i głośniki, a nawet czarno-białe zdjęcie piosenkarki, które znajdowało się na tym miejscu od wielu lat. Przeciągnęła palcem po grudce kurzu i ukryła ją w dłoni. Jej już nie ma? Nie. Kogo? Jej. K kogo? Ani? A, a może Sif Malmqvist? Grenz po raz pierwszy odwrócił się i spytał. Chciałaś czegoś. Nadal siedział na podłodze. Pochylał się nad kartonami albo opierał ścianę. Żałoby obchodził już od półtora roku. Przechodził od stanu załamania do szaleństwa. Był to dla niego piekielnie trudny okres. Hermanson kilka razy mówiła mu, żeby dał sobie spokój i tyle samo razy prosiła go później o przebaczenie. Chciała się już poddać. Pozbyć rozpaczy przepełniającej człowieka żyjącego w rozgoryczeniu, które nie miało końca. Powoli zaczęła wierzyć, że któregoś dnia Gręs skapituluje i całkowicie się załamie, położy się i nigdy nie wstanie. Ale ta jego twarz, jego umęczona twarz wyrażała jakąś zawziętość, zdecydowanie, to znaczy te cechy, których dawna u niego nie widziała. Kilka kartonów. Pusta półka. Tak, może to przyniesie mu ulgę. Tak, potrzebuje. Dostaliśmy zgłoszenie. Westman na Gotan siedemdziesiąt Czuła, że Gręc słucha i to w tak intensywny sposób, jakiego już od dawna w nim nie widziała. Egzekucja. Hoffman wyjrzał przez okno. Znajdował się już w innym mieszkaniu, w innej dzielnicy centrum Sztokholmu, ale oba były do siebie podobne. Każde składało się z trzech wyremontowanych pokoi, z wysokimi sufitami i jasnymi ścianami. Z tą tylko różnicą, że w tym mieszkaniu, na wycyklinowanej podłodze, nie leżał trup z wielką dziurą w jednej skroni i dwoma w drugiej. Na chodniku stały grupy ludzi. Byli ładnie ubrani i szykowali się do wyjścia na popołudniowe przedstawienie w teatrze. Zachowywali się trochę hałaśliwie, jakby weszli na scenę, gdzie wykrzykiwali swoje kwestie. Czasem tęsknił za takim życiem złożonym z samych dni powszednich, wśród zwykłych ludzi robiących wspólnie zwykłe rzeczy. Odszedł od okna, z którego rozpościerał się widok na ulicę Vazagotan i na most Kungsbrunn. Przeszedł przez duży pokój, swój pokój i wszedł do gabinetu ze stojącym w nim antycznym biurkiem, dwoma zamkniętymi na klucz gablotami na broń i kominkiem, który wreszcie działa jak należy. Usłyszał jak w kuchni wymiotuje ostatni kurier, a właściwie kurierka. Robiła to już od dłuższej chwili. Nie była jeszcze przyzwyczajona. Nauczy się tego dopiero po odbyciu kilku podróży. Wszedł do środka. Jerzy i Mariusz stali przy zlewie, mieli na rękach żółte gumowe rękawiczki i wyciągali z dwóch wiader stojących na podłodze kawałki brązowej masy, którą dziewczyna zwróciła razem z wypitym mlekiem. Była piętnastą, ostatnią kurierką. Pierwszy z kurierów zwymiotował wszystko na Westmana Gotan, pozostałych zmusili do zrobienia tego tutaj. Hoffman bardzo tego nie lubił. To mieszkanie było jego kryjówką, fasadą i dlatego nie chciał, żeby ktoś o nim wiedział, ani ludzie z branży narkotykowej, ani Polacy. Niestety, śpieszyło mu się i wszystko poszło nie tak. Teraz musiał coś zrobić z facetem, który miał przestrzelone skronie. Przyglądał się Mariuszowi, jego ogolonej na gładko głowie i drugiemu mężczyźnie, który dwie godziny wcześniej zabił innego człowieka, ale nic po sobie nie pokazywał. Nie umiał? A może był zawodowcem? Hoffman nie bał się go tak, jak nie bał się Jerzego. Czuł jednak respekt przed ich bezwzględnością. Gdyby wzbudził w nich niepokój, gdyby nabrali podejrzeń co do jego lojalności, kula, którą wystrzelili, mogła równie dobrze trafić w jego głowę. Czuł jak wzbiera w nim frustracja połączona z niesmakiem i złością. Nie mógł ustać spokojnie w miejscu, bo ciągle jeszcze nim trzęsło. Był tam z nimi i nie mógł im w niczym przeszkodzić. Gdyby to zrobił, już by nie żył. Dlatego musiał zginąć ktoś inny. Młoda kobieta wreszcie skończyła. Nie znał jej. Nigdy przedtem się nie spotkali. Wystarczyło, że wiedział, jak ma na imię i skąd pochodzi Irena z Gdańska. Dwudziestodwuletnia studentka. Podjęła tak wielkie ryzyko, że nawet nie zdawała sobie z tego sprawy. Kurier doskonały. Takich właśnie szukali. Byli też inni. Zwykłe ćpuny z przedmieści wielkich miast, którzy chętnie udostępniali swoje ciało do przewozu prochów za mniejsze kwoty niż ona. Nauczył się jednak nie korzystać z usług narkomanów. Takim nie można ufać, bo często zdarzało się, że zwracali towar, kiedy im się spodobało, zanim dotarli na miejsce. Czuł złość, frustrację i niesmak. To nie była operacja, raczej dostawa, nad którą nie miał kontroli. Bez rezultatów. Obaj Polacy wrócą wkrótce do Warszawy. Byli jego narzędziem służącym do namierzania i werbowania kolejnych chętnych do współpracy. Nie ubili żadnego interesu. Niepotrzebnie zatrudnili tamtych piętnastu kurierów, w tym dziesięciu doświadczonych. Z ich usług korzystali już wcześniej. Każdy z nich przewoził po dwieście kapsułek. Pięciu było nowych wieźli po sto pięćdziesiąt kapsułek. W sumie ponad dwadzieścia siedem kilo nowej fabrycznie amfetaminy, która po wymieszaniu będzie ważyć na ulicy. 88 kg po 150 koron za gram. Jednak bez wsparcia nie doszło do żadnej operacji. Nie osiągnięto żadnych rezultatów. Nie zawarto interesu. Była to niekontrolowana dostawa, podczas której doszło do morderstwa. Hoffman skinął głową młodej, bladej kobiecie o imieniu Irena. Pieniądze już od rana ma popakowane w gotowych zwitkach. Trzyma je w kieszeniach spodni. Wyjął ostatni z nich, przeliczył banknoty, żeby wiedziała, że kwota się zgadza. Irena to jedna z nowych kurierów. Brakuje jej jeszcze trochę umiejętności przewożenia większych partii towaru. W czasie pierwszego kursu przewiozła tylko tysiąc pięćset gramów. Gdy się to potem wymiesza, powstanie trzy razy więcej. Całość będzie warta w sumie sześćset siedemdziesiąt tysięcy koron. Twoje cztery procent, dwadzieścia siedem tysięcy koron. Zaokrąglone w górę. Trzy tysiące euro. Jeśli następnym razem uda ci się połknąć więcej, zarobisz więcej. Każda dostawa rozciągnie ci żołądek trochę bardziej. Irena była ładną dziewczyną. Nawet z bladą i spoconą twarzą, gdy klęczała przy wiadrze i przez trzy godziny wymiotowała. Jeszcze moje bilety. Hoffman skinął Jerzemu i ten wyjął z kieszeni marynarki dwa bilety. Jeden na pociąg ze Sztokholmu do Istat i jeden na prom z Istat do Świnoujścia. Podał je jej, a gdy chciała wziąć, cofnął dłoń i uśmiechnął się. Odczekał i znowu zrobił to samo, a ona znowu wyciągnęła rękę, żeby odebrać bilety. I wtedy Jerzy ponownie cofnął rękę. — Kurwa, Jerzy, należą jej się! Hoffman wyrwał mu bilety i podał dziewczynie. Zgłosimy się, kiedy będziesz nam potrzebna. Złość, frustracja, niesmak. Znowu zostali sami w mieszkaniu, które udawało biuro jednej z firm ochroniarskich w Sztokholmie. To była moja operacja. Hoffman podszedł do mężczyzny, który przed południem zastrzelił człowieka. W tym kraju to ja wydaję polecenia. W jego głosie było coś więcej niż tylko złość. Także gniew. Od chwili gdy padł strzał, tłumił go w sobie. Najpierw musiał się zająć kurierami, odebrać towar, zabezpieczyć dostawę. Teraz może to już z siebie wyrzucić. Jeśli ktoś ma strzelać, to tylko na mój. Powtarzam na mój, wyraźny rozkaz. Nie wiedział skąd mu się to wzięło, jak zdobył się na tak twardy ton. Może z powodu rozczarowania, że nie udało się rozpoznać jednego ze współpracowników? Może z powodu frustracji, że człowiek, który prawdopodobnie miał takie samo zadanie jak on, został zastrzelony bez potrzeby. Gdzie masz pistolet? Mariusz wskazał na wewnętrzną kieszeń marynarki. Zamordowałeś człowieka. Grozi ci za to do żywocie, a ty jesteś na tyle głupi, że dalej przechowujesz pistolet w kieszeni marynarki? Hoffmana opanował gniew. Poczuł też jeszcze coś. Powinniście jechać do Polski, żeby złożyć raport, pomyślał. Odsunął od siebie uczucie, które można by określić jako strach, podszedł blisko do Mariusza, który uśmiechał się do niego i wskazał palcem na kieszeń. Graj swoją rolę, powtarzał w myślach. Chodzi przecież tylko o to, o władzę i szacunek żeby coś chwycić i już nie puścić. Graj swoją rolę albo gin. To był policjant, rzucił Mariusz. A skąd ty kurwa możesz wiedzieć? Sam to powiedział. A od kiedy to rozumiesz po szwedzku? Hoffman oddychał ciężko, poirytowany i zmęczony. Podszedł do okrągłego stołu kuchennego i spojrzał na metalowy półmisek, w którym leżało dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt czystych kapsułek zawierających ponad dwadzieścia siedem kilogramów czystej amfetaminy. Powiedział po szwedzku: "Polis, nie tylko ja to słyszałem, ty też." Hoffman odpowiedział mu, nie odwracając się: "Byłeś w Warszawie na tym samym spotkaniu co ja. Wiedziałeś, jak się sprawy mają." Do czasu aż tu skończymy, wyłącznie ja o wszystkim decyduję. I nikt więcej.